Choć w dzisiejszych czasach, zanim jakikolwiek samochód trafi do sprzedaży, musi przejść szereg testów homologacyjnych, emisji dwutlenku węgla oraz przede wszystkim zderzeniowych, to niestety nie zawsze to wystarcza, by zapobiegać tragediom. Choć często wina leży po stronie kierowców, którzy prowadzą samochody z niewystarczającą ostrożnością bądź po prostu pod wpływem, to jednak historia motoryzacji zna wiele przypadków, w których winą za niebezpieczne sytuacje obarczyć można było samego producenta. W dzisiejszym odcinku CarFlix przyjrzymy się najbardziej niebezpiecznym, a wręcz śmiercionośnym samochodom w historii. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam wiele o sportowych samochodach z lat 80., w tym o Ferrari F40, które możecie teraz sobie złożyć dzięki prezentowanej dzisiaj prenumeracie. Ferrari F40, które można uznać za samochód bardzo istotny w historii włoskiej marki. Był to ostatni model powstały pod kierownictwem Enzo Ferrariego, a po trzecie był to samochód, do którego wzdychali wszyscy, absolutnie wszyscy. I ten samochód powstał w ilości 1315 egzemplarzy i co ciekawe miał swoją limitowaną wersję, czyli F40 Competizione. I to właśnie ten model w skali 1 do 8 możecie złożyć dzięki dzisiejszej prenumeracie. Model po złożeniu mierzyć będzie aż 56 cm i pozwoli cieszyć się najdrobniejszymi mechanicznymi i estetycznymi szczegółami. Ważny jest też szereg funkcjonalności, które tu przygotowano z wielką dbałością. Mówię tu o dźwięku pracującego silnika, reagującego na naciskanie pedału gazu, przednich i tylnych światłach uruchamianych w kokpicie, czy światłach stopu zapalających się po naciśnięciu hamulca. Zamontujecie oryginalne felgi z oponami z miękkim bieżnikiem, a w modelu otworzycie wszystkie drzwi, czy przednią oraz tylną maskę. Zwraca tu szczególnie uwagę precyzyjnie odtworzona kabina. Wszystkie części wykonane są z materiałów wysokiej jakości, a cała karoseria jest metalowa. Mam tutaj przykładowo dwa pierwsze numery kolekcji, które w ofercie specjalnej dostajecie wraz z pierwszą przesyłką za 24,95. To, co chciałem Wam na przykładzie pierwszych dwóch numerów pokazać, to przede wszystkim wykonanie części oraz ich wielkość. Sam fotel, a przede wszystkim przedni zderzak dają wyobrażenie, jak wielki model to finalnie będzie. Jeśli Was zainteresowałem i chcecie skorzystać z prenumeraty, to wystarczy wejść w link umieszczony w opisie na stronie supercarphysicpublishing.com, klikacie zamów prenumeratę, rejestrujecie się i wybieracie sposób płatności. Wkładając ten model, staniecie się właścicielami miniaturowego kawałka szalonej motoryzacji lat 80. A teraz przechodzimy do filmu. Audi 5000. Ten model niemieckiej marki produkowany był specjalnie na rynek północnoamerykański, a jego nazwa pochodziła od liczby cylindrów, zaś jeśli zastanawiacie się nad liczbą 0, to po prostu miała ona przypominać sąsiadujące ze sobą pierścienie w logo marki. Model ten zadebiutował w 1978 roku jako następca Audi 100 C1. Model ten różnił się od bliźniaczego Europejczyka elementami dostosowanymi do amerykańskich przepisów, to jest większymi i dłuższymi zderzakami ze zintegrowanymi kierunkowskazami, bocznymi światłami pozycyjnymi oraz innymi reflektorami. W przypadku Audi 5000 jego główna wada konstrukcyjna doprowadziła pod koniec do radykalnych zmian w przemyśle motoryzacyjnym. Otóż w latach 70. i 80. kierowcy zgłosili ponad 1600 incydentów, w których egzemplarze samoczynnie zmieniały biegi i zupełnie zaskakująco przyspieszały, powodując setki wypadków, w tym 6 śmiertelnych. Usterkę zgłaszano w latach 1983-1987, ale dochodzenie firmy wykazało, że wiele wypadków wynikało z dezorientacji i błędów kierowców. Największą bolączką Audi 5000 była mała odległość pomiędzy pedałami hamulca i gazu, która powodowała częste pomyłki wśród nieświadomych prowadzących. Jednak co zrobić z przypadkowym włączeniem biegu wstecznego? Audi postanowiło zacząć montować blokady na drążkach skrzyni biegów. Sprawa jednak dość poważnie zaszkodziła wizerunkowi modelu 5000, co doprowadziło nawet do zakazu wjazdu na piętrowe parkingi. Chevrolet Corvair. Co ciekawe, Corvair został zaprojektowany i wyprodukowany, aby stanowić przeciwwagę dla bardzo popularnego w tamtym czasie Volkswagena Beetle. Był to amerykański sedan z silnikiem zamontowanym z tyłu. Samochód trafił na rynek jesienią 1959 roku wraz z Fordem Falconem i Valiantem. Auto powstało na europejskim wzorcu, to jest otrzymało samonośną konstrukcję, niezależne zawieszenie i chłodzony powietrzem sześciocylindrowy bokser. Silnik ulokowany z tyłu obniżał koszt i masę, a także zapewniał atrakcyjną niską sylwetkę samochodu, natomiast miał też minusy. Charakteryzował się wręcz nieobliczalną nadsterownością. Nastąpiła seria wypadków, a na liście śmiertelnych ofiar znalazł się m.in. znany aktor i komik,
Ernie Kovacs. Na jego temat powstała książka Unsafe at Any Speed. Relacje przerażonych ofiar mocno nagłaśniały media. Oprócz wspomnianej tendencji do zamiatania tyłem, auto było nad wyraz chybotliwe i zdolne do przewrócenia się podczas większości zbyt agresywnych manewrów. Korver otrzymał nawet zakaz wjeżdżania na parkingi podziemne, zupełnie tak jak Audi 5000. Chevrolet Corvette. Corvette to prawdopodobnie jeden z najniebezpieczniejszych samochodów w historii, który pochłonął więcej ofiar śmiertelnych niż jakikolwiek inny model. Jaka fatalna wada odpowiedzialna była za tak okropne wyniki? Konkretnie kierowca, a raczej typ kierowcy, do którego trafiały te modele. Podobnie jak w przypadku Forda Mustanga, niska cena samochodu w zestawieniu z jego potężną mocą i szpanerskim wyglądem powodowała, że samochód trafiał w ręce tych potrafiących go obsługiwać i tych, którzy nie potrafią robić tego w ogóle. Corvette w połączeniu z dużą mocą miała tendencję do mordowania kierowców i pasażerów. To nie przypadek, że w latach 80. aż 85% wszystkich ofiar śmiertelnych Chevroleta Corvette stanowili mężczyźni, a prawie 1/3 z nich była w wieku poniżej 30 lat. DeLorean DMC-12. To chyba jedna z najdziwniejszych rzeczy, która wydarzyła się w motoryzacji w latach 80. Z perspektywy czasu trzeba przyznać, że DeLorean DMC-12 to prawdziwa ikona kultury narodzona w tamtych czasach. Futurystyczna, klinowata konstrukcja z włókna szklanego, pokryta panelami ze stali nierdzewnej, robiła niesamowite wrażenie na ulicach i mało tego, robi je do dzisiaj. DMC-12 był samochodem sportowym, ale nie mógł poszczycić się zbyt dużą dynamiką. Do napędu wykorzystano tutaj 130-konny silnik V6 montowany z tyłu, rozpędzający auto do setki w 10,6 sekundy. Choć historia tej marki została przerwana zupełnie nagle w momencie aresztowania założyciela firmy, to prawdopodobnie DMC-12 nigdy nie zostałby hitem sprzedaży, głównie z uwagi na jego fatalne rozwiązania, które w trakcie wypadku doprowadzały do potężnych obrażeń, a nawet śmierci. Przede wszystkim podnoszone do góry drzwi, jak w SL Gullwing. Może wyglądały efektownie, ale w razie dachowania nie pozwoliły wyjść z samochodu. Dodatkowo niewielkie boczne szyby również nie pozwalały się z niego wyczołgać. No i jeszcze ciągłe problemy z regulacją geometrii skutkowały niebezpiecznym zużywaniem opon, a rama z włókna szklanego nie została nigdy zaprojektowana z myślą o wypadkach przy dużych prędkościach. Dodge Viper. Można powiedzieć, że Dodge Viper był ostatnim prawdziwie przerażającym samochodem sportowym. Oryginalny model RT10 generował 400 koni mechanicznych, nie posiadał poduszek powietrznych, ABS-u oraz siatek bezpieczeństwa. Nie posiadał nawet zewnętrznych klamek drzwiowych. Legenda głosi, że 30% modeli RT10 uległo rozbiciu w drodze do domu wprost od dealera. W latach 1997-1999 Dodge Viper kosztował firmy ubezpieczeniowe więcej na zdarzenie niż jakikolwiek inny pojazd, średnio 7-krotnie przewyższając wypłatę typowej kolizji. Jednak co powodowało wypadki? Przede wszystkim potężny moment obrotowy. Dodge Viper napędzany był 8-litrowym silnikiem V10, a całość mocy przekazywana była na tylne koła. Maksymalny moment obrotowy wynosił 450 Nm przy 3600 obrotów na minutę. Większość kierowców była po prostu nieprzygotowana na zachowanie tego samochodu. Inną przyczyną był brak elementów bezpieczeństwa, jak ABS-u czy kontroli trakcji. Ostatecznie producent dodał je do modeli, ale nie istniały na początku sprzedaży. Ferrari F40. To nie tylko bardzo ważny samochód dla włoskiego producenta, to także ostatni samochód drogowy zbudowany jeszcze za czasów samego Enzo, sygnalizujący początek nowej ery. A także najbardziej kultowy samochód lat 80. Do napędu służył tu 2,9-litrowy silnik V8 z podwójnym turbodładowaniem generujący ponad 480 koni. Od początku reklamowany był jako samochód wyścigowy na drogach. Wykonano go z najnowocześniejszych materiałów kompozytowych, czyniąc konstrukcję niezwykle lekką. Do samego auta wrócimy jeszcze w kontekście jednego z przyszłych odcinków na kanale, natomiast dlaczego nasz dzisiejszy bohater znalazł się w zestawieniu? Gdyż był w tamtym momencie najbardziej bezkompromisowym autem Ferrari, stworzonym do generowania nadmiernej prędkości. Do dziś uznawany jest za najdzikszy model producenta, potrafiący bardzo szybko wyprowadzić kierowcę ze strefy komfortu. Ferrari 458 Italia. Model ten zebrał w swojej karierze ponad 30 międzynarodowych nagród. Jego produkcja rozpoczęła się w 2009 roku. 458 Italia posiadała dwuosobowe wnętrze i występuje także jako dwudrzwiowy roadster. Tradycyjnie dla tej marki nazwa modelu odnosi się do zamontowanej pod maską jednostki napędowej, czyli jest to 4,5-litrowy silnik V8. Dwudrzwiowemu sportowemu włoskiemu coupé również dostało się w swojej historii. Auto zaprezentowane w 2009 roku zostało zaprojektowane przez słynne biuro projektowe
projektowe Carrozzeria Pininfarina, a w jego konstruowaniu brał udział Michael Schumacher. Do napędu służy tu centralnie ułożona widlasta jednostka V8 o mocy 570 koni, osiąganej przy 9000 obrotów na minutę. 458 Italia to pierwszy model Ferrari z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Auto osiągało setkę w 3,4 sekundy, a prędkość maksymalna przekraczała 325 km na godzinę. Nowy model niebawem po wejściu do sprzedaży zaczął zyskiwać złą sławę z powodu jednej szczególnej wady konstrukcyjnej. Właśnie w jej wyniku 458 Italia zaczęły stawać w płomieniach. Otóż klej zastosowany do mocowania wewnętrznych błotników samochodu okazał się wysoce łatwopalny, a umieszczony blisko rury wydechowej miał skłonność do zapalania się. Ferrari było zmuszone zaprosić do serwisu 1248 egzemplarzy sprzedanego modelu. Tam zamiast kleju przynitowano wsporniki. Ford Pinto. To mały, ekonomiczny i nietuzinkowy model produkowany w latach 70. i masowo importowany do Stanów Zjednoczonych. Posiadał karoserię dwudrzwiowego hatchbacka o opływowym kształcie i zyskał rozgrzewający do czerwoności przydomek Fireball, gdyż cechował się skłonnością do wybuchania przy najmniejszej okazji. Winą za taki stan rzeczy należało obarczyć specyficzną konstrukcję samochodu, w którym zbiornik paliwa zamontowano tuż za tylnym zderzakiem. Najdrobniejsza stuczka powodowała zapruszenie ognia. Niestety w pożarach spowodowanych w taki właśnie sposób zginęło aż 900 osób. Firma mogła tego uniknąć, instalując specjalne wzmocnienie w tylnej części pojazdu, które kosztowałoby producenta $11 na egzemplarz. Choć to brutalne, przeszkodzili w tej akcji serwisowej księgowi. Ford zrobił rachunek zysków i strat. Aż 11 milionów samochodów kwalifikowało się do modernizacji, a to dawało prosty rachunek, z którego wynikało, że taka akcja kosztować będzie firmę lekko ponad $120 milionów. Szybko okazało się, że wypłacanie odszkodowań w wysokości $50 milionów będzie tańszym rozwiązaniem i na to postawiono. Dopiero w 1978 roku właściciele Forda Pinto oraz niektórych egzemplarzy bliźniaczego Mercury Bobcat zostali wezwani do serwisów, by na ich zbiornikach zainstalować dodatkowe osłonki. Geely CK to jeden z najpopularniejszych i jeden z najbardziej niebezpiecznych samochodów na chińskim rynku, którego produkcja zakończyła się w 2016 roku po fali protestów. Zacznijmy jednak od tego, czym jest Geely CK. Co ciekawe, to samochód produkowany na terenie Ukrainy od 2007 roku. Mierzy na długość 4,1 metra przy rozstawie osi wynoszącym niemal 2,5 metra i wzorowano go na Toyocie Corolli. Chiński gigant motoryzacyjny nie otrzymał zezwolenia na sprzedaż tego modelu w USA oraz krajach europejskich z uwagi na fatalny wynik testów zderzeniowych. Samochód nie przeszedł żadnego z nich. Dodatkowo wiele egzemplarzy nie posiada nawet poduszek powietrznych, a podczas wypadku nadwozie samochodu jest podatne na niemal całkowite zapadnięcie się, nie zapewniając kierowcy i pasażerom żadnej ochrony. To wina niewiarygodnie słabej konstrukcji ramy. Hyundai Pony. Pony został po raz pierwszy wprowadzony na rynek w 1975 roku jako samochód kompaktowy. Jego karoseria została zaprojektowana przez włoskie studio projektowe Italdesign pod przewodnictwem Giorgio Giugiaro. Jednostki napędowe zapożyczono z Mitsubishi, a skrzynie biegów powstały we współpracy z Fordem. Biorąc pod uwagę nadzwyczaj kiepską renomę tego modelu, to wytrzymał on sprzedaży dość długo. Często Pony zbierał słabe opinie z uwagi na kiepską i tanią konstrukcję. Hyundai Pony był pierwszą próbą opracowania samochodu na rynek eksportowy. Niestety stworzono budżetową i rdzewiejącą konstrukcję, która nie radziła sobie z przeszkodami na drodze. Pony miał też problem z zawieszeniem i napędem na tylne koła, co czyniło go niebezpiecznym podczas jazdy w gęstym śniegu lub ulewnym deszczu. Pontiac Fiero. Był to dwumiejscowy kompaktowy samochód sportowy produkowany w latach 1983-1988. Posiadał nadwozie wykonane z włókna szklanego i trafił do sprzedaży z 2,5-litrową jednostką czterocylindrową o mocy raptem 98 koni mechanicznych. Nie był to zatem demon prędkości. Z pewnością jeśli znacie historię Pontiaca Fiero, to kojarzycie także, że w testach bezpieczeństwa samochód ten otrzymał najwyższe noty, jednak i tak przylgnęła do niego łatka pojazdu niebezpiecznego. Stało się tak dlatego, że miał on tendencję do stawania w płomieniach zupełnie bez ostrzeżenia. Pożary mogły powstawać z wielu powodów, a najważniejszymi z nich było wadliwe okablowanie czy umieszczenie przewodów płynu chłodzącego w nieodpowiednich miejscach w silniku. Marka udzielała także kierowcom nieprawidłowych wskazówek dotyczących ilości oleju, którego należy dolewać do silnika. Pontiac Fiero zasłynął z eksplozji lub zapalania się w wyniku również wadliwego działania korbowodów. W przypadku tego modelu warto byłoby sparafrazować motto firmy Pontiac zbudujemy emocje na budujemy kłopoty. Porsche 911 Turbo 930.
połowie lat 60. XX wieku Porsche wprowadziło 911, która od początku uważana była za świetny samochód sportowy, jednak jej entuzjaści domagali się mocniejszej wersji i życzenie zostało spełnione w 1967 roku za sprawą 160-konnego 911S, później 911 Carrera 2.7 RS, by w końcu pokazać brutalne 911 Turbo o kodzie 930 w 1974 roku. Był to samochód znacznie droższy od zwykłego 911, a w dodatku najszybszy ze wszystkich samochodów, jakie Porsche wyprodukowało kiedykolwiek. Osiągało setkę w 5,2 sekundy. Bogacze spieszyli się z zakupem, nie znając prawdziwej natury tego modelu, który tylko do 3000 obrotów na minutę zachowywał się całkiem dobrze. Później wstępował w niego szatan, którego ciężko było okiełznać. Ci, którzy chwilę po turbolagu nie byli przygotowani na nagły przypływ mocy, często tracili kontrolę nad samochodem i rozbijali się. Wielu niedoświadczonych właścicieli w ten sposób straciło życie, przez co 930 zyskała przydomek Widowmaker. Duży prestiż marki przyciągał do tego modelu wielu niedoświadczonych kierowców, dla których mocne auto z silnikiem umieszczonym z tyłu i napędem RWD było nie do poskromienia. Po serii procesów sądowych o nieumyślne spowodowanie śmierci Porsche musiało pod koniec lat 70. zaoferować kupującym programy szkoleniowe z jazdy tym samochodem. Suzuki Samurai. Model ten pierwotnie został zbudowany przez małego japońskiego producenta samochodów o nazwie Hope Motor Company i nosił nazwę Hopestar ON360. W rzeczywistości konstrukcyjnie zbudowany był z wielu elementów Mitsubishi. Przed przejęciem przez Suzuki w 1968 roku szacuje się, że powstało takich zaledwie 15 egzemplarzy. Podczas niewielkich modernizacji modelu jego długość została tak dostosowana, by auto mogło kwalifikować się w Japonii jako K-car. Był to mały i dzielny samochód, radzący sobie z większością zjazdów poza asfalt. Cieszył się ogromną popularnością również w Stanach Zjednoczonych. Stamtąd także zaczęły docierać pierwsze sygnały, że Suzuki Samurai nadzwyczaj chętnie przewraca się na dach. Consumer Reports stwierdziło, że zazwyczaj zdarzało się to przy wyższych prędkościach, przy bardziej dynamicznych manewrach. Reputacja Suzuki została wtedy poważnie nadszarpnięta, sprzedaż spadła, a marka wycofała samochód z rynku północnoamerykańskiego w 1995 roku. Przez czas obecności Suzuki Samurai na rynku amerykańskim doszło do 213 zgonów w trakcie wypadków tego modelu, a 8200 osób zostało rannych. Tata Nano. To natomiast najtańszy i chyba najgorszy, a także jeden z najbardziej niebezpiecznych samochodów na świecie. Powstał po to, by jak Fiat 126P, Fiat 500, Citroen 2CV czy Volkswagen Beetle zmotoryzować Indie. Nic z tego jednak nie wyszło, bo choć rzeczywiście auto było najtańsze na świecie, to i tak okazało się zbyt drogie i zbyt mało atrakcyjne w porównaniu ze skuterami. Poza tym miało sporo wad, w tym bardzo niebezpiecznych. Świadczyły o tym wyniki testów zderzeniowych, które okazały się druzgocące. Dlaczego? Przy uderzeniu w barierę pojazd wykonał piruet wokół własnej osi i wpadł w poślizg. Przód został całkowicie zmasakrowany i owinął się dookoła manekina siedzącego na miejscu kierowcy. Prawe koło przebiło podłogę pojazdu, miażdżąc nogi pasażera. Zanim samochód się zatrzymał, prawy nadgarstek kierowcy wystawał w miejscu pomiędzy przednią a boczną szybą. Pasażerowie na przednich siedzeniach nie mieliby szans przeżyć tego wypadku. Na domiar złego Tata Nano z powodu wady fabrycznej stawała w płomieniach. Producent zrzucił winę na dostawcę elektroniki umieszczonej nad układem wydechowym i nie wykonał akcji serwisowej. Jugo Coral. Co ciekawe, jugosłowiański Jugo zdołał przekonać do siebie Amerykanów, choć był z natury tanim i budżetowym samochodem. Eksportowano go w latach 1985-1991 i był to w tamtym czasie najtańszy i najkrótszy model oferowany na rynku. Był to samochód reklamowany jako lekki i tani pojazd do przewozu pasażerów w małym komforcie z punktu A do punktu B. Nie była to specjalnie lubiana konstrukcja. Niestety pozbawiona udziwnień konstrukcja okazała się być zbyt lekka, by chronić pasażerów przed skutkami zderzeń czołowych. Co ciekawe, Jugo Coral GV po dziś dzień ma jeden z najwyższych wskaźników śmiertelności wśród samochodów osobowych w USA, czyli ponad 3,6 zgonów na 10 tysięcy pojazdów. Kiedy problem wyszedł na światło dzienne? Jugo był tak lekki, że gdy mocniejszy podmuch wiatru zrzucił go z mostu, w wyniku czego zginął prowadzący go kierowca, rozpoczęło się śledztwo. I dzisiaj to już na tyle. Może macie inne przykłady najbardziej niebezpiecznych samochodów w historii? Koniecznie napiszcie w komentarzach. My widzimy się w poniedziałek w nowym odcinku Jazdy Próbne. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia.